Pan Jakub złożył sobie komputer i pytał, gdzie można znaleźć tanie licencje na Windowsa Przypomniałem sobie, że kiedyś widziałem reklamę na portalu Twoje CD, Twoje PC i tutaj można było znaleźć licencję za 50 parę złotych i pan Jakub sobie taką licencję kupił. Ale Teraz chciałem kupić sobie licencję na Windowsa 11 i po wejściu na stronę okazuje się, że już tych licencji nie ma. Ale od czasu do czasu nice od it. czasu do czasu oglądam sobie wiadomości technologiczne z kanału Coretex i tutaj często pojawia się e, reklama dotycząca strony UCD Keys. Razem z kuponem rabatowym 20%. Kupon to jest C30. Postanowiłem to przetestować. Teraz wchodzimy sobie na stronę. Tutaj możemy sobie wybrać rozliczenie w euro albo w dolarach. Dodajemy taką licencję do koszyka. Przechodzimy do koszyka. Tutaj wybieramy. Możliwość dodane, dodania kuponu C30. Zastosuj. Wpisujemy imię, nazwisko i nasz adres. I mamy cenę 14 euro z groszami. Możemy zapłacić bitcoinem lub innymi systemami płatności. Mnie interesuje PayPal, bo to jest jeden z najstarszych systemów e, pozwalających na płatność na całym świecie, jest w miarę bezpieczny i wykorzystałem właśnie taką płatność, żeby zdobyć klucz. I krótko po zapłaceniu otrzymałem wiadomość mailową z potwierdzeniem płatności. Cała operacja kosztowała mnie niecałe 70 zł. I chwilę później otrzymałem drugiego maila z potwierdzeniem. I tutaj mamy w linii rząd literek i cyferek, które powinny pozwolić mi na poprawne zainstalowanie Windowsa 11. Następnie wszedłem na stronę Microsoftu, gdzie możemy pobrać sobie e, obraz Windowsa 11 potrzebny do instalacji. Wybrałem sobie obraz ISO. I po wybraniu języka, co ciekawe chyba tylko Windows ogranicza możliwość użycia języków i trzeba wybrać przed instalacją jakiego języka będziemy używać. Każdy inny system ma wbudowane wszystkie możliwe języki bez najmniejszego problemu, ale mniejsza o to. Do utworzenia y, z dysku startowego USB wykorzystałem takie narzędzie jak Ventoy. Startujemy z USB, zaczyna ładować się system instalacyjny, wybieramy język polski, przechodzimy dalej i rozpoczynamy instalację. Wpisałem ten kod, który otrzymałem w mailu, tutaj nie było żadnych zaskoczeń ani niespodzianek. Kod został przyjęty, zgodziłem się na postanowienia licencyjne. Wybrałem y, typ instalacji niestandardowy, bo mam tutaj w komputerze testowym kilka partycji dysków i różne rzeczy robię, więc musiałem przejść przez nieco bardziej złożony proces. Komputer się zrestartował. Teraz po ponownym wybraniu już w zainstalowanym systemie w jakim znajduje się, w jakiej znajduje się strefie językowej, układ klawiatury. Pominąłem połączenie z internetu, bo jeśli mamy łączność z internetem, to Microsoft zmusza nas do podania naszego konta mailowego albo utworzenia konta mailowego. Ja nie chcę się logować do żadnych usług Microsoftu w tym momencie, czyli stworzyłem jedynie nazwę użytkownika. Hasła w tym momencie też nie potrzebowałem. Zezwól firmie Microsoft i innym aplikacjom na używanie Twojej lokalizacji? Nie. Znajdź moje urządzenie, czyli de facto lokalizuj je? Nie. Wysyłaj dane diagnostyczne do Microsoftu? Nie. Ulepsz. Wpisanie odręczne i wpisywanie, czyli wysyłaj wszystko, co pisze do Microsoftu? Nie. Korzystaj z dostosowanej zawartości funkcji dzięki danym Nie. Chcę niczego wysyłać. Zezwalaj aplikacjom na używanie identyfikatora, identyfikatora treści reklamowych? Nie. Pewnie wiele z tych ustawień i tak przy najbliższej aktualizacji zostanie zmienione na ustawienia standardowe, czyli zaznaczone na tak. Ale to jest instalacja testowa, tylko że po to, żeby sprawdzić, czy te klucze instalacyjne mają jakąś wartość, czy one działają. No proszę, i tak wygląda system po zainstalowaniu. Pierwszy start. Po wejściu w ustawienia systemu chciałem sprawdzić, czy system się aktywował po podłączeniu do internetu stan aktywy aktywacji aktywne i system Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej. W tym wypadku nie kupiliśmy produktu przedmiotu tylko usługę. Dlatego cena wynosiła tylko 10% wersji pudełkowej. Gdyby ktoś chciał to rozliczyć na firmę, to jest ważna informacja. Co prawda nie wiem czy przypadkiem do tego typu rachunku jakiś urzędnik nie będzie się próbował przyczepić. Jeśli ty wiesz, napisz w komentarzu pod filmem. To tyle na tą chwilę zamykamy temat na dziś.